Ostatnie Światowe Dni Młodzieży odbyło się w Polsce równo 25 lat temu, w 1991 roku w Częstochowie. Już za dwa miesiące młodzi katolicy z całego świata przyjadą tutaj, do Wrocławia, na Wrocławskie Dni w Diecezjach, które będą poprzedzać wydarzenia centralne w Krakowie. We Wrocławiu młodzi spotkają się w dniach od 20 do 25 lipca. Jesteśmy na Ostrowie Tumskim, które będzie centrum tych wydarzeń, a z nami jest ksiądz Kuba Bartczak, który ze środowiskiem hip-hopowym jest związany od lat. Książę Kubo, proszę nam powiedzieć, jakie ma ksiądz doświadczenie ze Światowymi Dniami Młodzieży? To znaczy, moje doświadczenie jest dosyć słabe, ale liczę, że te, które będą miały miejsce tutaj w Polsce, będą takim doświadczeniem ludzi, którzy zachwycili się Bogiem i będą takim umocnieniem w wierze dla tych, którzy kochają Boga. A czym obecnie ksiądz zajmuje się w Światowych Dniach Młodzieży? Jaka jest księdza rola w przygotowaniu? Obecnie pełnię funkcję ambasadora, no i jak ambasador pełnię takie bardziej promocyjną funkcję. A proszę nam powiedzieć, ksiądz często wykorzystuje muzykę do tego, aby nakłaniać, aby pokazywać młodym ludziom Pana Boga. I jaki jest według księdza najskuteczniejszy sposób z dotarciem z Panem Bogiem do młodego człowieka? Ilu ludzi, tyle sposobów i wydaje mi się, że taki najskuteczniejszy sposób to osobista relacja z Bogiem i dzielenie się swoimi talentami, pasjami, swoją wiarą.